Przy każdej analizie zjawisk społecznych, które zachodzą dzisiaj, często sięgamy do korzeni. Nie można wyobrazić sobie drzew bez korzeni, nie można wyobrazić sobie rodzin, społeczności poszczególnych bez korzeni i bez kultury, która jest budowana na tych właściwych korzeniach. Aby wykazać wielokulturowość Kępna, musielibyśmy rozpocząć niestety od pierwszych danych o mieście Kępnie. 15 lutego 1282 roku to tu w Kępnie, w Grodzie Kępińskim, odbył się zjazd kępiński księcia Przemysława II i mszczuja II Gdańskiego, gdzie nastąpiło podpisanie umowy za życia. Na czym to polegało? Ponieważ Brandenburgia zagrażała Pomorzu, natomiast Pszczuj nie miał potomka męskiego, a sądził się z Krzyżakami, ponieważ jego poprzednicy zawarli niewłaściwą umowę i miał się odbyć proces w pobliskim Miliczu, dlatego przyjechał do Kępna i wspólnie z Przemysławem II podpisali umowę na przeżycie. Na podstawie historyków jest to jedna z ważniejszych umów początków jednoczenia ziem polskich, ponieważ to wtedy tu, na podstawie tej umowy, nastąpiło przyłączenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską i stało się to możliwe właśnie z dostępem do morza. Myślę, że wtedy na pewno były to dwie różne nacje, Pomorzanie i Wielkopolanie, zarówno pod względem politycznym, gospodarczym, ale nic w akcie nie mówi się o narodowości czy ewentualnie wielokulturowości. Następnym takim bardzo ważnym aktem, żeby przejść do prawdziwej wielokulturowości, jest ponowna lokacja miasta Kępna, która nastąpiła w 1661 roku, gdzie ówczesny właściciel miasta Kępna wydał akt, że w Kępnie mogą osadzać się wszystkie narodowości, wyznaczając dla nich odpowiednie miejsca. W części wschodniej zlokalizował tak zwaną Kamczatkę, czyli część żydowską. Część południowa przeznaczona była dla katolików, natomiast północna dla ewangelików. Jak można zauważyć doskonale, stając na rynku, widzimy, że w pobliżu mamy trzy świątynie: katolicką, ewangelicką oraz synagogę żydowską. Myślę, że ówczesny właściciel był na tyle świadomy, że po wszystkich wojnach, które odbywały i przeszły przez nasze terytorium, łącznie z atakiem mongolskim, innymi, wojną szwedzką, należy się szybko odbudować, dlatego w Kępnie powstał jeden z największych rynków w Wielkopolsce, jest uznawany jako drugi w Wielkopolsce. To stworzyło bardzo dobre warunki do handlu, ponieważ Kępno leży na szlaku handlowym wschód-zachód i północ i południe i wszystkie transporty, większość odbywała się przez Kępno. Dzięki umiejętności, bym powiedział, ówczesnego właściciela Kępna, stało się bardzo dobrym punktem handlowym. Właściciel korzystał z dzierżaw, ceł, jak również korzystał z czynszów, które dostarczali mu przybyli do Kępna z innych terenów Polski czy ze Śląska, rzemieślnicy, przedsiębiorcy. I to chyba był początek tej wielokulturowości na terenie Kępna. Jak wiemy, w pewnych okresach ludność mieszkańców Polaków było niecałe 40%, pozostałe stanowili Żydzi i Niemcy, natomiast w urzędach w przewadze była nacja niemiecka. Dopiero w odpowiednim czasie zmieniła się na inne. I myślę, że współżycie tych trzech narodowości w Kępnie stworzyło pewne kulturalne powiązanie. Jeden drugiemu nie przeszkadzał, tym bardziej, że właściciel jeden czy dzierżawca wydawali korzystne decyzje w zakresie uprawiania praktyk religijnych, kulturalnych i innych dla poszczególnych wyznań. I to przybliżyło Kępno i spowodowało szybki wzrost ludności, a jednocześnie dochodu przysparzało właścicielowi.